Witajcie kochani, mam na imię Kamila i zapraszam was na styczniowego vloga. A żeby było bardziej światowo, chciałam was zaprosić na vloga January. Więc takim oto akcentem miło mi was przywitać. Dawno się nie widzieliśmy, bardzo troszkę naprawdę się zmieniło. Nagrywałam oczywiście filmiki w grudniu. Natomiast ich nie udostępniałam. Była taka nagonka, ale o tym wszystkim na pewno porozmawiamy w przyszłych jeszcze vlogach. Dzisiaj będzie troszkę taki luźny vlog, a to tylko i wyłącznie dlatego, że jest 4 stycznia, już nowy rok, a ja wam nie opowiedziałam, co się działo w poprzednim roku i co planuję na ten rok. Takie moje postanowienia, niewymuszone, tylko co chciałabym osiągnąć i co mnie mega motywuje do tego wszystkiego. Więc do zobaczenia za chwilę. No i jestem, kochani. Oczywiście odzywam się do was po roku czasie. Minęło sporo. Tak. Na poprzedni rok nie miałam jakichś postanowień, dlatego że wiedziałam, że nie będzie to najłatwiejszy rok. Natomiast nie spodziewałam się, że może być tak piękny. Oczywiście jest jedna bardzo ważna kwestia, w której po prostu było tragicznie. Tak. Nie mogę opowiedzieć, bo to jest prywatna sprawa. Natomiast jestem zaskoczona córkami, starszymi córkami, że tak umiały się mną zająć, gdy Julia miała kolki, robiły mi śniadanie, zaparzały herbatę, sprzątały po sobie. Oczywiście czasem było czas pomóc po prostu, natomiast i Julia, i Róża sama się ubierała. Ona od początku, od 2 lat po prostu miała taką zdolność bardzo samodzielnego myślenia i takiego samorozwoju. Natomiast, ale takie dobra kanapeczka. Więc powiem wam, że naprawdę zadziwiły mnie córki, po prostu zadziwiły. Więc jakichś szczególnych planów nie miałam na zeszły rok. Miałam taki pod koniec roku dylemat, ponieważ od paru lat uczyłam się kart, wróżenia z kart. Bardziej wróżyłam, bo znaczenie znam, po prostu sobie tak przypominałam. Zaczęłam nie, że się reklamować, tylko robić takie darmowe sesje online kartami tradycyjnymi, takich jak macie do gry w 1000 czy w Makao. I powiem wam, bardzo mi się to spodobało. Spodobał mi się kontakt z ludźmi, nie musiałam nigdzie wychodzić, był to kontakt typowo przez Messengera. Więc jestem mega, mega wdzięczna, że tak mi to się udało. Wcześniej wróżyłam sobie, bliskim, a teraz chciałam zacząć wróżyć obcym ludziom. Jeszcze przed końcem roku postanowiłam, że również zahaczę tarota. Z tarotem wcześniej miałam kontakt, natomiast znam znaczenie kart, to bałam się. Bałam się wróżyć z kart tarota. Karty dla mnie osobiście, może tarocista co innego myśleć, dla mnie wróżenie z kart tradycyjnych jest bezpieczniejsze, bardziej szczegółowe. Natomiast karty tarota to już zahaczamy o czarną magię. To już zahaczamy o pech, o zawsze z pokolenia na pokolenie mówiono mi, że kart tradycyjnych da się zapobiec. Natomiast karty tarota już nie. Jest tam pokazany konkretny, ostateczny krok, ostateczne przemyślenia. Jest to takie dogłębne i na tym bardzo bym się chciała skupić w 2024 roku. Nie robię sobie na przykład miesiąc, dwa, trzy na naukę, nie. Chcę cały rok uczyć się tego tarota, żeby w końcu w przyszłości organizować sesję online z tarotem. Jak widzę ceny tarota od 300 do 600 zł za sesję,
to postanowiłam, że fajny byłby to taki sposób zarobkowania. Ja mam trójkę dzieci, u mnie też sfera prywatna, jakby to powiedzieć związkowa, wisi troszkę na włosku, dlatego też chcę się w jakimś stopniu zabezpieczyć. Właśnie w jakimś tam stopniu chcę się zabezpieczyć, żeby móc mieć pracę online w domu. I to jest fajne. Pomyślcie sobie, nawet jak nie zarabiając 300 do 600 zł, wystarczy, że sesję zarobicie 100 zł, mając na przykład 3 klientów dziennie, albo chociażby jednego klienta, to już jesteście, macie jakiś tam dochód, dodatkowy dochód. Jeżeli nie przekroczę tego minimalnego dochodu miesięcznie, minimalnej krajowej, jest to po prostu, ja już się opytywałam w urzędzie skarbowym, trzeba poprosić takie, trzeba po prostu zgłosić w urzędzie i faktury dawać na maila innym odnośnie, żeby potem móc się rozliczyć, bo wiecie, czym większa sława, szczęście lubi ciszę. Od tego zacznijmy. I będąc na świeczniku, no będą również nieprzychylne osoby i chcę tego uniknąć. Dlatego idzie się do urzędu, zgłasza się taką firmę nierejestrowaną. Można, jeżeli dochód nie przekracza najniższej krajowej, nie musimy po prostu zakładać firmy, bo są tam, wiecie, różne wtedy benefity, ale też i większe koszty. Więc tak to wygląda. Więc już się opytywałam, bo pytałam się pani w banku, bo mieli tam chce założyć firmę, jak to tam wygląda. Napisałam formularz, zadzwonili do mnie i tak to. Na ten rok również mam większą motywację do ćwiczeń. Tak, ja bym bardzo. Masz, kochanie? Ja bym bardzo chciała wrócić do ćwiczeń, natomiast na ten moment zimę jest to po prostu niemożliwe. Ja zawsze gdy ćwiczyłam i też nie chcę zrobić sobie takiego skoku od razu z trzeciego piętra, tylko chcę zacząć od parteru. Najpierw od intensywniejszych spacerów codziennie, jak pozwoli pogoda. I też nałapać się trochę tej odporności, bo jednak wychodzimy na zewnątrz, mierzymy się z różnicami temperatur, dom, podwórko, zimno, ciepło, więc bardzo bym chciała. I teraz najlepsza rzecz. Zmotywowała mnie do takich małych kroków Joasia. Po prostu dziękuję. Podlinkuję wam pod filmikiem kanał Joasi. Na pewno znacie, więc Joanny, więc... A jak nie znacie, to zapraszam. Cudowna kobieta. Jedna z nielicznych, gdzie na kanale widzę oryginalność. Nie boi się po prostu wyrazić opinii. I tak to wygląda. Zgapiłam od niej pomysł słoiczkowy. I teraz najlepsze. Spodobał mi się mega taki słoiczek. Zobaczcie, jaki on jest po prostu piękny. Wygląda normalnie jak taki słoik od miodu. Dlaczego skarbonka taka, a nie inna? I dlaczego chcę, żeby pieniążki było widać? Przede wszystkim, żeby było to dla mnie motywacją. Po drugie, będzie odkręcane, bo ja nie jestem z tych osób, które wyciągają pieniądze. Jak na coś zbieram, to dobrze. Chodzi mi o to, żeby jakiś tam swój próg dochodowy nie, że przeliczyć, tylko na przykład przeznaczyć na przykład 2 zł za spacer, 5 zł za ćwiczenia, coś w ten deseń, żeby po prostu nas bardziej zmotywowało na przyszłość. Ten słoik, nie robię sobie ogromnych kroków, ten słoik będzie ze mną rok czasu. Jeżeli przekroczy wieczko, to wyciągniemy, podliczymy razem na kanale i zobaczymy, ile tam uzbierało się pieniążków. Natomiast zależy mi właśnie na takiej próbie oszczędzania, bo wszystkie swoje oszczędności wrzuciłam, wiecie, a to dla jednej córki, a to dla drugiej, a to dla trzeciej, właśnie jeszcze nie, bo wiadomo. I to jest mega motywujące, dlatego że potem na końcu możemy te całe pieniążki przeznaczyć dla siebie. I tym samym sposobem nauczyłam dzieci oszczędzanie metodą słoikową. Przede wszystkim nie musimy kupować skarbonki. Widzimy, co jest na dnie. Dodatkowo
za każdy, na przykład u nas jest coś takiego kieszonkowe. Natomiast gdy chodzi o róże, to ona kieszonkowych nie ma. Ona dostaje pieniążka za jakąś czynność. Dopiero jak pójdzie do szkoły, będzie miała tam jakąś sumę kieszonkowego. Oczywiście, czasem zdarzało mi się tak, że jej nie wrzucałam. Natomiast sprawdzając, mieliśmy taką tablicę motywacyjną, ile ona przykładowo zrobiła, ile razy posprzątała, ile razy chciała iść ze mną na spacer, ile razy była grzeczna, ile razy była niegrzeczna na spacerze, plus minus, wkładałam jej 20 zł przykładowo miesięcznie i naprawdę ogromną sumę odłożyła. Jak znajdę na telefonie, to wam teraz stawię, miała ogromny litrowy słoik pieniędzy. Moja czterolatka przez rok czasu odkładała pieniążki właśnie tą metodą słoikową i zarobiła 753 zł, około 700. Te pieniążki dzisiaj będę szła do sklepu, będę je nie że rozmieniała, tylko brała na przykład równe 500 zł, jeżeli będzie taka waluta w sklepie, plus 200, bo mi zależy, żeby te całe pieniądze, jakby to powiedzieć, przeznaczyć na nią. Ja osobiście, mi metoda taka, żeby ona ze mną poszła i wydała na przykład, sama biegała po sklepie, wybierała nie wiadomo co, bez sensu, to nie jest fajne. Ja jednak też mam trójkę dzieci, starsza to może z nami pójść, może nie móc ze mną pójść, ale wiecie o co chodzi. I chciałabym najlepiej z tą najmłodszą jechać, bo ona jest bardzo grzecznym, pogodnym dzieckiem. Będzie sobie siedziała w wózku i będę średniej zbierała prezenty. Były święta, był ogrom prezentów, naprawdę w tym roku, w tamtym roku trochę przegięłam, gdy chodzi o te święta, po prostu amen. Odrzuciłam każdego. Natomiast było to przydatne. Starsza córka również odkłada pieniądze. Ona w ciągu roku, powiem wam szczerze, odłożyła ponad 2000 zł. To są potężne pieniądze. Teraz na przykład w ciągu pół roku odłożyła 1100 zł. Więc ona zbiera osobiście na laptopa. Ona zawsze ma jakieś duże cele. Kolonie, laptopa. Bardzo chciała jechać na kolonie. No niestety w tym roku nie ma szans. I trzeba, bo ja bym chętnie dołożyła jej. Ona odkłada, chętnie dołożyłabym do tych kolonii. Ale ona idzie w przyszłym roku do szkoły, do średniej. Trzeba jej nowe okulary kupić. Trzeba ją ubrać. Ten cały zwrot z podatku, który ja dostanę, po prostu przeznaczę na dzieci. Muszę to zrobić. Dlatego, że tak już jest. Taki rok jest i koniec. Nic nie zrobię. W zeszłym roku była na koloniach, bardzo miło wspomina. Natomiast kosz okularów i jeszcze spłaszczenie tych szkieł, które już ma spłaszczone, to już jest koszt 500, ponad 500 zł na jedno szkło. To już potężne pieniądze idą, plus jeszcze oprawki. Zliczę 1500 zł najmniej. Więc to nie jest tak, że ja nie chcę. Dlatego ona swój cel przeznaczyła już na nowego laptopa. Tak. I właśnie w tym sposobem chciałam się trochę pochwalić. Chciałam wam pokazać, powiedzieć, że jednak nawet czterolatka może sobie odłożyć. Natomiast już zaczyna się ten moment, w którym ona również będzie miała skarbonkę. Tylko ja już jej kupię nową, wiecie, za te jej zaoszczędzone pieniążki kupię nową, może taką puszkową, żeby była odporna na co? Na zniecenie, na upadek, na stłuczenia i takie różne rzeczy. Najlepiej, żeby była jeszcze z przystawką, że można, nie można jej ruszyć, to już w ogóle magia by była. Zależy mi na tym, tak, i będzie dostawała co miesiąc kieszonkowe. Natomiast dlaczego dzieci odłożyły tak, a nie inne sumy? Dlaczego nic za te pieniądze nie kupiły? Oczywiście, że kupowały. Natomiast u mnie jest zasada taka, że dzieci na urodziny i na święta Bożego Narodzenia dostają zabawki. Wcześniej nie dostają, ani nic poza tym. Ewentualnie od kogoś. Na przykład na Dzień Dziecka, od dziadków i tak dalej. Ogólnie na Dzień Dziecka ja staram się dzieciom, na przykład mogą dostać od bliskich prezenty,
ale ode mnie jest wypad. Wypad rodzinny, do jakiejś sali zabaw, do aquaparku, po prostu coś mega. Natomiast takie rzeczy jak farby, puzzle, jakieś zagadki, to oczywiście ja kupuję ze swoich pieniędzy, ponieważ to już jest mój obowiązek, wyedukować ich i żeby ich rozwijać intelektualnie. I nie nalegam na tym, żeby one swoje pieniądze na to przeznaczały. Natomiast już jakieś gry planszowe, gry komputerowe, już jakieś takie różne rzeczy, no to już niestety muszą ze swoich pieniążków ponieść koszt. Zważając na to, że te pieniążki były zaklejone i dzieci nie chciały wydawać, nie chciały, i bardzo uczę je, żeby doceniały wartości rzeczy, nie ilości rzeczy, to właśnie udało im się obojgu naprawdę potężne pieniądze odłożyć. Odłożyć, no mówię wam, bardzo piękne pieniądze. Jestem z tego dumna, bo to nie jest tak, że ja im, no były takie momenty, że żałowałam, a dlatego, że Julia była mała i nie byłam w stanie z nimi gdzieś pojechać, coś im tam kupić, nie wynagradzałam ich tego czasu, który ze mną spędza, Julia była, pojawiła się, nie wynagradzałam to innymi rzeczami, po prostu rozmawialiśmy, graliśmy, śpiewaliśmy, po prostu spędzaliśmy czas na dworzu, nad jeziorem. Lody, jakieś tam słodyczki, to ze swoich pieniążki wydawałam. Dlatego tak bardzo mega się cieszę z dzisiejszego dnia. Właśnie z tych wymianych pieniążków. Teraz. Jutro mam plan pojechać, kupić dzieciom, kupić róży z tych pieniędzy. Ogrom cudowności. I mam nadzieję, że ze mną pojedziecie, bo ja sama jestem zachwycona. Mam nadzieję, że uda mi się dograć do końca, ponieważ jeszcze chciałabym zahaczyć coś tam Amciu, tylko muszę, będę musiała jutro bardzo szybko wyjechać. Więc mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Ja jeszcze nie dopiłam piciu, bo oczywiście Julia mi tutaj broi. Jest na końcówce. Chcę tu chwycić moją skarbonką słoikową. Ona zawsze jest gdzieś wysoko, więc nikt nie ma do niej dostępu. Dlatego jest właśnie w formie słoika. I szkoda mi kasy też na skarbonkę. 5 zł w tą, ale jest już do skarbonki. Więc chciałam was zapytać na końcu, jeżeli możecie skomentować, co myślicie o oszczędzaniu już od małego? Co myślicie o metodzie słoikowej, gdzie za różne czynności, takie, z którymi nie lubimy się mierzyć, jak spacery, bo na przykład strasznie się rozleniwiliśmy w zeszłym roku, czy chcemy wrócić do formy, wszystko odkładamy tutaj, albo za brak słodycza, albo zatrzymanie się diety, za spacery, za aktywność fizyczną, wynagradzać pieniędzmi i potem przeznaczyć te wszystkie pieniążki na własny cel. Ja jestem mega podekscytowana, bo ja uwielbiam na siebie wydawać, chociaż tego nie widać, ale tak z czystym sumieniem nie żałować, wziąć pieniądze, na przykład mieć 1000 zł albo 700 i powiedzieć, albo chociażby 400 i powiedzieć, wow, te pieniądze przeznaczę na kalendarz adwentowy, te pieniądze przeznaczę na coś tam. No i w przyszłym filmiku jeszcze wam powiem o jednym planie, ale to takim, który od dłuższego czasu planuję. No i to dotyczy właśnie kalendarza minimalistki, który obiecałam w zeszłym roku i który no niestety nie doszedł do skutku, bo wszyscy wygrzebali to, co mieli wygrzebać i tyle. Więc też się boję trzymać taki kalendarz minimalistki, taki ala adwentowy. Taki, to będzie taki kalendarz minimalistki, ale zimowy. Po prostu gdzieś na widoku dzieci. Bo wiecie, o co chodzi. Dlatego postanowiłam, że ja to, że bliska mi osoba kupi to, co mi, coś z akcentem zimowym, coś, co mi się spodoba. Dam pieniądz wyznaczony na to. Popakuję to na swój sposób i będzie mi po prostu schowa gdzieś tam głęboko w garażu, w szafce kuchennej, w kuchni polowej przykładowo i będzie mi codziennie przynosiła z pięknym, czystym liścikiem oznaczającym, co tam, nie co tam jest, tylko
jak to mami umili dzień, więc już nie mogę się doczekać. Jeszcze tam słyszałam, że 3 rzeczy brakują, więc ten kalendarz minimalistki będzie miał tylko w sobie 20 prezentów, ale już nie mogę się doczekać. A wy jesteście ciekawi, co dostanę od najbliższych i jakie to ma, będzie miało znaczenie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, że za mną tęskniliście, bo ja za wami również. No i trzymam kciuki za przyszły dzień, żeby udało mi się i pomontować, i wrzucić dla was cudowny filmik. Pa, pa. Teraz będzie ich coraz więcej, więc musicie się przygotować na to, że już nie będzie tak nudno.